Papilion. Opis rasy. Papilion, czyli spaniel kontynentalny miniaturowy, jest rasą psów ozdobnych, psów do towarzystwa. I jest to rasa o bardzo dalekich korzeniach, ponieważ psy bardzo podobne. Przodkowie papilionów pojawili się już kilkaset lat temu, ale w XIX wieku, można powiedzieć, niejako doszło do takiego stworzenia rasy w takim wyglądzie, o takim charakterze, z jakim obecnie mamy do czynienia. Musimy też pamiętać, że wyróżniamy niejako dwie rasy tych psów. Jedna, czyli papilion o stojących uszach, a druga z tymi uszami opadniętymi, zwisłymi, to jest rasa Palen. Przejdźmy do wielkości. Tutaj najczęściej dzieli się tą rasę na dwie kategorie wagowe. Jedna z nich mówi o psach do 2,5 kg wagi, suczki oraz psy. Natomiast druga mówi o psach od 2,5 do nawet 5 kg. Wysokość około 28 cm, czyli jak widać rasa psów niedużych, można powiedzieć wręcz malutkich. Żyją średnio 13-16 lat, nawet zdarzają się egzemplarze 20-letnie, czyli jest to rasa naprawdę długowieczna, do tego zachowująca ten zdrowie, wigor, można powiedzieć, temperament, nawet do tych najpóźniejszych lat, co wyróżniają spośród naprawdę całej masy innych psów. Przejdźmy teraz do tego, co najważniejsze, czyli do charakteru. Choć te psy są psami niewielkimi, to musimy pamiętać, że to nie jest delikatna maskotka. Nie tak jak niektóre rasy, którymi musimy się bardzo mocno opiekować, musimy na nie bardzo uważać, to jednak papilony są rasą psów bardzo twardą, bardzo wytrzymałą. I chociaż oczywiście ten ich niewielki rozmiar powoduje, że musimy na nie uważać, to jednak to nie są zabawki. Są to psy bardzo żywiołowe, bardzo wesołe, uwielbiające wręcz zabawę. I chociaż ten ich temperament, ta chęć ruchu nie jest może jakoś bardzo duża, to jednak tego ruchu potrzebują. I z powodu wielkości nigdy nie będą jakimiś wyczynowcami, ale długie spacery, zabawa, jakieś gry jak najbardziej są im potrzebne. Uwielbia towarzystwo człowieka. Źle znosi samotność, chociaż uwielbiają być w centrum uwagi. No i niestety lubią się upominać o to, żeby wszyscy zwracali na nich uwagę i niekiedy to sprawia problemy, ponieważ bywają absorbujące czy też uciążliwe, ale to jest właśnie taka rasa. Nie są to psy ani agresywne, ani konfliktowe. Świetnie dogadują się z innymi zwierzętami, czy to będą psy, czy to będą koty. Również z dziećmi nie ma najmniejszych problemów, lubią się z nimi bawić. Musimy jednak uważać na te oczy tych psów oraz na to, że to są jednak małe psy. Jeśli dziecko wie, że to nie jest maskotka, że to nie jest pluszak, tylko żywe zwierzątko, to nie będzie większych problemów. Świetnie się ze sobą dogadają i ta komunikacja pomiędzy nimi naprawdę będzie bardzo fajna. Choć nie są to psy hałaśliwe, to jednak nieznajomego jak najbardziej obszczekają, ale ze względu na wielkość, no niestety dużego, dobrego stróża z tej rasy nie będzie, no ale to jest oczywiste. Zanim przejdę dalej, oczywiście zasubskrybuj kanał, naciśnij dzwoneczek, żeby nic nie przegapić, udostępnij, czyli wrzuć na swoje media społecznościowe, opublikuj na jakiejś stronie, pokaż znajomym, tak żeby ten materiał, inne materiały dotarły do jak najszerszej grupy ludzi. Choć wspominałem, że są to psy mało agresywne, to musimy pamiętać, że wychowanie nawet w przypadku tej rasy jest bardzo ważne. Tak, żeby był socjalizowany, żeby wiedział po prostu, żeby nie zaczepiać innych psów, żeby nie sprawiał nam po prostu problemów. A to wychowanie jest bardzo proste. Wychowanie i prowadzenie. Choć potrzeba stanowczości i troszkę tej wspomnianej przed sekundą socjalizacji, to jest to bardzo, bardzo fajna rasa, jeśli chodzi nawet o psa, jako pierwszego psa. Jest to taka rasa, która można powiedzieć świetnie się właśnie sprawdza jako pierwszy pies i według wielu raczej już przy tej rasie zostaniemy,
nie tylko ze względu na tą długowieczność, ale również ze względu na jego cech charakteru, jak ta wesołość, fajny temperament, duża wierność, lojalność. To jest pies bardzo przyjacielski, uwielbiający być z nami, przytulać się. Do tego są to psy, które świetnie przystosowują się do wielu różnych rzeczy, czy to do małego mieszkania, czy to do dużego, do podróży. Sprawdza się w niektórych psich sportach. Rasa po prostu bardzo fajna, jeśli chodzi o życie z nią, nie sprawiająca, można powiedzieć, problemów. Jeśli chodzi o pielęgnację, to ta pielęgnacja, chociaż może się wydawać, że jest bardzo trudna, nie jest jakoś straszna. Linieje raz w roku, a tak to należy oczywiście wyczesywać, dbać o tą jego zewnętrzny wygląd. Musimy też zwrócić uwagę na oczy, na zęby, na pazurki, na uszy, ale to są oczywiste rzeczy. Ale ta pielęgnacja to tylko systematyczność i nie będzie żadnych problemów. No i to, co najważniejsze, musimy go przyzwyczajać do tej pielęgnacji od początku, żeby traktował to jako zabawę, żeby traktował to jako coś codziennego, no żeby tam nie sprawiał nam później zbyt dużych problemów, bo i tak niekiedy może się zdarzać. Zdrowie. Choć to jest rasa naprawdę zdrowa, odporna i długowieczna, to jednak zdarzają się problemy, takie jak wypadanie rzepki kolanowej, postępujący zanik siatkówki. Do tego nie jest to rasa jakaś wybitnie delikatna. One raczej są odporne na warunki atmosferyczne, nie przeszkadza im ani zimno, ani zbyt, raczej troszkę wyższe temperatury, chociaż tu z temperaturami jak zawsze musimy uważać. Więc rasa psów bardzo fajnych, jeśli chodzi o zdrowie. Odżywianie. Nie są to psy jakoś wybitnie łakome, nie są to psy, które by non-stop jadły, ale też nie należy powiedzieć, że narzekam, że będziemy musieli narzekać na apetyt. Po prostu jedzą tyle, ile trzeba. Tylko musimy pamiętać o tym ruchu, ponieważ jeśli nie zapewnimy im odpowiedniej ilości ruchu, mogą pojawić się problemy z tyciem, ale to najczęściej jest właśnie związane z spowodowane tym, że te psy po prostu nie mają na tyle ruchu, ile powinny mieć. Przejdźmy do wad oraz do zalet. Wady. Zaczniemy oczywiście od wad. Bywa uciążliwy, absorbujący. Ta jego chęć bycia w centrum uwagi, ta jego chęć, żeby on był najważniejszy, niekiedy może nas denerwować, może być właśnie uciążliwa, ponieważ jeśli widzi, że nie zwracamy na niego uwagi, to naprawdę w najdziwniejsze sposoby zwróci w końcu na nas swoją uwagę. Kolejną wadą jest to, że jednak, chociaż to wychowanie jest łatwe, to potrzebna jest socjalizacja z innymi zwierzętami, ale to można powiedzieć o każdej rasie. Przejdźmy do zalet. Psy bardzo wesołe, bardzo towarzyskie, przyjacielskie, nieszczekliwe, uwielbiające się bawić, w miarę dobrze znoszące samotność, ale tutaj to nie jest, mówię o samotności całodniowej, ale o kilkugodzinnej, odporny, wszędzie dobrze się odnajdzie, raczej rasa bardzo zdrowa. Wśród wad jeszcze nie powiedziałem, że raczej nie nadaje się na stróża, no ale raczej to jest oczywiste. Ta średnia aktywność też należy zaliczyć ją do zalet, ponieważ nie będziemy musieli spędzać jakichś olbrzymich ilości czasu, żeby zapewnić mu tam odpowiednią dawkę ruchu. Więc dla kogo ta rasa? Dla chcących małego psa, ale psa nie zabawki, psa wytrzymałego, odpornego, psa o bardzo fajnym charakterze. To nie jest jakiś pies, jak niektóre małe psy, pies, który będzie zaczepiał inne psy, który będzie nam chciał wejść na głowę, który będzie sprawiał problemy, o których sobie nawet nie wyobrażamy, kupując, myśląc o małym psie, ponieważ te małe psy naprawdę niekiedy potrafią sprawiać całą masę problemów, o wiele więcej niż te duże, wydawałoby się, psy, które są uznawane za psy trudne w wychowaniu. A papiliony nie są taką rasą. Są bardzo fajną, łatwą w wychowaniu, świetnie nadającą się na pierwszego psa. Bardzo zdrową, odporną, długo żyjącą, nie jakoś bardzo
długotrwałą, absorbującą, poza tym, że lubią być w centrum uwagi i tutaj ta, to zdarza się, że są uciążliwe, ale to nie jest tak, że jeśli będziemy z nim się bawić, towarzyszyć mu, to nigdy raczej nie będziemy musieli patrzeć na jego wygłupy, żeby zwrócił na siebie uwagę. To już w ekstremalnych sytuacjach. Czyli rasa naprawdę, można powiedzieć, dla każdego, kto chce małego psa, fajnego, wesołego, łatwego w wychowaniu i wprowadzeniu. Czyli jak najbardziej kolejna z takich ras godnych polecenia. Dziękuję za uwagę. Zasubskrybuj, udostępnij, spójrz na inne materiały, na inne kanały, linki w opisie. Do usłyszenia ponownie.